Dzień dobry, ja jestem Nerwary, Państwa Państwu opis zmian w patchu 8.22, czyli patch, który myślałem, że nie będzie miał miejsca, myślałem, że się nie wydarzy, się okazuje, że wypuścili, kurde. Zapowiedziałem Wam, że pewnie za 3 tygodnie dopiero wyjdzie, a tu jednak po dwóch tygodniach, także standardowy patch, można powiedzieć, no ale za tydzień mamy koniec sezonu, także a, nie jest tak jakby za duży patch, no bo no, nie mogą... Zrobić dużego pacza, gdy za chwilę jest pre-sezon, prawda? Jeśli ktoś nie pamięta, 12 um, listopada kończy się sezon. E, także, jeśli ktoś tam e, jeszcze chce dobijać rangi, to dobijajcie śmiało. Za Golda oczywiście, skin do Oriany. Tam na dole będziemy, będzie pokazana ta skórka. Do 12 ja pochwalę się, że. A czy pochwalę? Kurczę, miałem Mastera, spadłem z Mastera i teraz mam znowu promo do Mastera, tylko że mam 02. Także, no, Mastera myślę, że uda mi się wbić, czy uda mi się wbić Challengera, może być ciężko, może być ciężko. Pięć dni zostało, a um, dobra, um, lecimy myślę. Zostawcie kciuki i suby, dajcie znać, znajomym, że są zmiany. Niektóre postacie, które powinny dostać nerfa, rzeczywiście go dostały, więc good job Riot, ale no nie są to jakieś takie super ogromne zmiany. Akali na początku, e, zabierałem już jej to, że nie ma tych czterech punktów, punktów obrażeń na początku. Dodatkowych przy autotakowaniu. To, to było po to, że jak był, a, był ten cały rework, to żeby ludzie się przyzwyczaili. No i tak się przyzwyczaili, że Akali jest OP, także <laughs> muszą to ściągnąć w końcu. E, dalej W, czyli ta zadymka, 4 sekundy więcej na pierwszym poziomie e, i koniec końców na piątym levelu, 11. Spory nerw, bo oczywiście W maksymie ostatnie, prawda? Czy nie? Moment. A może E? Drugie? Chwila. Szybko sprawdzimy to. Probilcy nie no, ja kali ja osobiście nie gram, ale wydaje mi się, że E się maksuje jako drugie. Kogo wziąłem? Exile, weźmy Exile. A. Jak maksujesz, gościu? Ty, drugie W maksuje jednak. Myliłem się. Zobaczmy jeszcze jedną osobę dla potwierdzenia. Bo jeśli by to było... Jako drugie, maksowane, yukal, millenier KT. Ja jednak W drugie, przepraszam, mój błąd. Okej, okay, czyli to jest nerf po prostu do, do mid game'u. Nie na, nie na late game, więc spoko. Ale i tak, no, 4 sekundy w tym early game'ie. Jest to coś. RK na pierwszym levelu 15 mniej, na 11 levelu tak samo i na 16 levelu buff o 15 obrażeń na RC. Tylko że to jest. Wiecie, razy 2, prawda? Dwa razy RK się wykorzystuje. Chyba, że to jest tylko to kończące? Nie no, chyba nie, dwa razy uderza, więc no. I trochę boli na początku i trochę lepiej na końcu po prostu. E, Fiora dostaje zmiany na swoją pasywę. Chodzi o to, że jeśli mamy na jednym gościu Rkę i tam są tego te Vitale, i obok niego jest gościu, który też ma Vitale i które może Fiora zniszczyć, to zawsze wybierze tego, który ma ultimate po prostu na sobie, zawsze zbije Rkę, ma większy priorytet na to. E, I tak samo jest tutaj, e, że priorytety jest na początku z Q, Zadajemy ostatni cios jakiejś postaci albo jakieś muś, um, mobkowi, później bohater, a później najbliższa jednostka, także bez zmian jakby, więc też w sumie nie, nie musiałem tego mówić. Czyli naprawianie tylko błędów, nic jakoś tam bardzo znaczącego, raczej bym powiedział tyle. Leblanka, małe nerfy, mały nerfik dosłownie 10 na każdym na każdym poziomie mniej 10 obrażeń z W, z tego do skoku. Dlaczego tak mało Riot Games już tutaj tłumaczy, że po prostu w następnym patchu e, będzie coś, żeby można mieć więcej Magic Resistu. Gdzie to jest? Tak jest, odporność na magię będzie. No zobaczymy. Także za te dwa tygodnie coś tam będą zmieniać. No następny patch to już będzie ten ogromny patch sezonowy i tam już będzie dużo się działo, miejmy nadzieję. Maokai. Maokai dostaje bufa na E, co ciekawe, czyli rzut sadzonką. Obrażenia zwiększono o 1 punkt procentowy w early game, no ale koniec końców, na ostatnim poziomie, jest um, tak samo jak było. Czas odnowienia zmniejszono o 1 sekundę. No jest to buff, można powiedzieć, na Czungdę Maokai, no ale tym oczywiście nikt nie gra. Na topie też nie gra za bardzo Maokajem, ale widziałem, że cieszą się ludzie, którzy grają na ramię. Tak jest. Maokaj na ramach OP teraz będzie. Będzie jeszcze mocniejszy. Maokaj pod AP. Polecam, grajcie. Ehm, Nunu i Willamp. E, dostaję bufki. No, Nunu i Willamp. Trochę tak średnio. Grywalna postać. Chyba jeden z najgorszych reworków, jaki I się udał. A znaczy, jaki został wykonany Riot Games. No, ale dlatego też go bufują, prawda? Także 4 więcej AD. E, leczenie na czempionach. Zwiększone. W, wielk w wielkim skrócie. Uh, I i, i na, na... na niebędących bohaterami 125 punktów pro, znaczy no, procent. Um, kurczę, niektórzy mówią, że to może być taki w końcu um, przebłysk tego lonu, że może będzie działać, rzeczywiście. No i myślę, że coś tam spróbuję nim zagrać na jakimś normalku. Chociaż nie wiem, czy jest czas na normalki, w sumie jak już wszystko jest koniec rankedów. Ale zastanawia mnie bardzo ten Dono, kurczę. Mocno to mnie zastanawia. Może będzie działać, tylko że, zaczynałem to, ten Nunu teoretycznie jest spoko, ale wydaje mi się, że większość postaci, która jest w po prostu wszystko robi lepiej od niego, jakby Nunu nie ma takiej swojej, takiego swojego ja po prostu, ma tą kulkę, którą toczy i tyle, tyle ma fajnego w swoim zestawie, kurczę, trochę mało po prostu, no to jest ten problem, niestety, no okej, okay. Nunu ma tutaj to gryzienie i leczenie, no Warwick ma to samo. Ale jest lepszy, w każdym możliwym aspekcie po prostu. Kurczę, no to jest ten problem, no no. Nie podoba mi się to. Może zreworkują, znaczy no, może cofną ten rework. I tyle, xD. E, dostaje zmiany. E, zmiany są na pasywce. E, to szare zdrowie jak go leczy. Teraz jest, e, nie ma już maksymalnego zdrowia, tylko jest 80 punktów zdrowia, 8 za każde 1 AD. I maksymalnie do 60% maksymalnego zdrowia leczy. Więc to jest chyba raczej nerw, znaczy zależy, ile masz AD po prostu. I ogólnie z tego co zauważyłem, to Riot nie chce już, żeby pajki właśnie robiły um, defensywne przedmioty. Bo teraz na przykład w pike często widywałem, że goście lubią grać na przykład Deadman's Plate'a, raz grać w Frozen Herta uh, i takie tam defensywne przedmioty. No i Riot mówi, nie, 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 nie będziemy tak budować pajka, macie budować Full AD. Taka sytuacja. Także tak trzeba grać. Tak, Riot Games nakazuje, tak, mamy grać Koszt Money na WO zmniejszony do 50, 25 mniej, całkiem miło. Prędkość ruchu zmniejszona i tutaj akurat nie za AD, ale za Lethality. Co ciekawe, coś czego jeszcze nie było w tej grze. Nie wiem, czy ktoś miał przełączniki na Lethality. Tutaj za każdy jeden punkt destrukcji 1,5%. Więc spoko. Pytanie, czy jak zrobimy Dust i Yomu, no bo zobaczyli taki zestaw, to czy będzie się to równało? Jakby jakoś tam mniej więcej się będzie równało, więc chyba się wyjdzie na swoje i tak. Koniec końców. No ale już nie tak, nie tak prędko, prawda? E kosztuje 10 mniej, czyli 40. I tutaj tak samo 0,1 sekundy za każde 10 punktów destrukcji dostajemy. Ok. Czyli, dwie sekundy, czyli 0 2 0,2 sekundy dostaniemy za. Mm, za Dust czyli mamy wtedy już 1,3. Jak zrobimy ją, to mamy 1,5. A jeszcze jak zrobimy. Słuchajcie tego. Mm. Jak się to przywiązywa? Edge of Night. To wtedy mamy 1,7 stuna nawet. Ha! Nieźle, co? Spoko. I na RK też mały buff, właśnie. Za każdy jeden punkt destrukcji dostajemy 1,5 punkta więcej na naszej rce. Znaczy ten próg wykończenia się zwiększa. Więc całkiem sprawne kurczaki. Całkiem, całkiem miłe. Bo możemy. No, 100 damage więcej wyciągnąć, jeśli mamy ją i mamy das to 100 obrażeń więcej. To jest całkiem miłe, naprawdę. To jest bardzo miły buff. I ogólnie te zmiany. Nie wiem jak z tą pasywką, bo tego nie jestem pewny na matematyce jak to wygląda, ale reszta jest bardzo przyjemna i. Kurczę, aż tutaj trzeba spytać chyba mistrza Pajka ja o overpoła, jak to na tym sądzi. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo miłe dla pajka na namidzie po prostu, te wszystkie zmiany. Bardzo mi się to podoba. Looking good. No, ładnie, ładne. Trundle dostaje bufy, ale to są te bufy, które ostatnio dostał nerfy tak naprawdę, więc to, są, to jest taki e, revert, można powiedzieć po prostu. Także Q20 punktów więcej e, na ostatnim poziomie i skalowanie zwiększone o 01, czyli coś co było znerfione chyba jakieś, nie wiem, miesiąc albo półtorej miesiąca temu. Także wracają mu po prostu to. I e, ja tym problem coś czuję, że będę grał. Zaraz tak czuję, że będzie. W moich rękach grany. Będziemy abiuzować. Myślę, że będzie działać. E, Wiktor, a propos abiuzowania, no, jeden z najsilniejszych toplanerów i te nerfy, które tutaj Dariot od Games, daje, są słabe. Strasznie słabe. Posłuchajcie. E, obrażenia podstawowe e, zmniejszone o tutaj 5, 10, 15, 20. Ok, niewiele. Nie oszukujmy się. Eskalowanie wyładowania e, 0,05. AP. Do, do góry, także to jest buff akurat. I tutaj jest tak samo na RC. Na początku 20 traci, później 40, później 60. Okej, okay, to jest całkiem bolesne, pomyślicie. Ale dostaje 0,15 AP. I teraz, Viktor nie ma problemu, um, znaczy problem Viktora jest taki, że on nie ma najlepszego early game'u i on jakby nie jest postacią early game'ową. Nie jest też print game'ową, jest często właśnie late game'ową i oni mu dają buffa jeszcze na late. A. Więc będzie jeszcze mocniejszy. Nie wiem, te zmiany mi się tak nie podobają do tego Viktora, że dziwi się, że w tę tą stronę poszło Riot Games, bo nawet na Reddicie widziałem, że jakieś tam posty były, żeby Riot Games nie robił tego, co robią na PBE. No, zrobili to. I moim zdaniem to jest bardzo zły ruch, bo Wiktor dzięki temu jeszcze będzie silniejszy, tak naprawdę. I wiadomo, chodzi tutaj o Wiktora, oczywiście, który jest grany na topie z kleptowancją i z gauntletem. I co ciekawe, i jeszcze nawet y, taki normalny Viktor pod AP na Mida, to też jest buff dla niego tak naprawdę. Bo masz jeszcze lepszy przelicznik. Kurczę, nie wiem, nie, nie podoba mi się to, jak to zrobili. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Myślałem, że cooldown po prostu zwiększą na Q, albo... No nie, no cooldown na Q po prostu. I to było wystarczające, moim zdaniem. Albo, nie wiem, y, czas trwania tarczy, mniejszy movement speed, coś takiego. Nie, nie podoba mi się to, że przeliczniki ogólnie obrażenia zmniejszają. Obrzeżenia nawet nie są jakieś znaczące, tylko to, że on ma to co dwie sekundy, czy nawet półtorej sekundy masz to, to jest najbardziej irytujące w tym wiktorze. I no mówię, po prostu dziwi mnie to, że w ten sposób Riot Games do tego podeszło. Ale cóż, e, zmiana jest na tym toniku, e, ta, ta inspiracja, runa. W końcu tak naprawdę, bo już od dwóch miesięcy ludzie to grali, było w mecie mocno. E, no i teraz wypierdzielili cały ten efekt, e, że, e, że, że nie trwa już dłużej. Nie trwają dłużej tej mikstury, i tak dalej. I co ciekawe, niech wpływa eliksiry. I tutaj taka ciekawostka była, że jak używaliście eliksiru, tego za 500 golda, to przez 3 minuty mieście 5% prędkości ruchu. Ja o tym osobiście nie wiedziałem, muszę się przyznać. No i teraz, zmiana jest taka, że jeśli użyjemy jakiejś mikstury lub jakiegoś tam ciastka, to przewróci nam od razu instant 50%. Czyli załóżmy na przykład, że ktoś ma na tego krab potiona, albo może potiona po prostu. Podron na HP, który daje 150 HP przez tam 12 sekund czy 10 um, Będzie dawał nam od razu 75 HP. Tak instant. Uleczy nas. Takie coś. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe nie wiem, nawet czy nie za mocne. Teoretycznie. Bo wiecie, jest taka wymiana, pierwszy, drugi level, co nie? Kościu się w was bija, już ma dać ostatni to a wy tutaj pyk 75 leżycie. Mocne, co nie? Całkiem kurde mocne Taka zmiana. Eee, błędy standardowo pomijamy. Skórki sprawdzamy LeBlanc, Nami, Fiddlestick, Graves I oraz Oriana. Która jest za Golda, rzecz jasna. Jeśli ktoś nie widział. Tak, właśnie, Orianka wygląda. U mnie na tym na YouTubie też jest odcinek z tej Oriany jak coś. Gravesik bardzo ładny moim zdaniem. Fiddla akurat w gierce nie widziałem, ale wygląda spoko. ta Taleblanka. I Soraka? Nie, Nami, przepraszam. Trochę jak Soraka wygląda. Aha, bo Soraka już ma chyba tego skina. Czy cyber? Soraka mi się kojarzy. I chromy jeszcze mamy na koniec. Nami, LeBlanc. No, wszystkie te nowe skiny. O, nawet Orianna dostaje. Aha, Oriano dostaje w ten sposób, że jeśli macie w kilku kolejkach, to dostajecie te chromy, z tego co pamiętam. Więc spoko. Ten Graves zabawnie wygląda. Funny, funny. Tak nie wygląda. Ta ona mi jest fajna. Fajne. Tyle. Tyle, tyle. O, tutaj ktoś napisał o Ireli. Właśnie, czemu Ireli jest nerfa? Czemu Ireli jest nerfa? Urgot nie tą nerfa, atrakcyjnie nie tą nerfa. Ja. Nie, no wiadomo, to jest koniec sezonu po prostu, więc nie chcę kombinować. Tyle. Um, dziękuję pięknie za obejrzenie. Pamiętajcie, że jest opcja na zgarnięcie darmowej skrzynki. Jeśli ktoś nie widział wcześniej na YouTube, proszę sobie tam zerknąć. Darmowa skrzyneczka, darmowy subik, można wręczać. Um, I tyle. Także. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie. I życzę Wam miłego dnia. Bye bye.